zamieszkały nowe zwierzęta. Otóż przyjechały do nas dosyć niedawno zwierzęta zabrane z ośrodka hodowlanego w Pyszącej, oczywiście zabrane decyzją prokuratora. I do nas zostały przekazane w celach depozytowych, dopóki nie zostaną poprawione warunki bytności właśnie w tym ośrodku. A co do nas przyjechało? Po pierwsze, to zwierzę, które znajduje się za moimi plecami, czyli przyjechały do nas dwie pumy, samiec i samica. Przyjechały do nas dwa rysie. Przyjechały do nas ibisy czczone. Przyjechały także rudawki oraz dwójka pawi. Nasza woliera, w której znajdują się pumy, jest o dużo, dużo większa niż ta, w której mieszkały poprzednio. Po pierwsze jest wysoka, a po drugie no, powierzchnia jej jest dużo, dużo większa. Podobnie rysie również mieszkały tam w wolierze mniejszej i niższej. U nas w tej chwili mają dużo lepsze warunki. Przede wszystkim zwierzę, które jest na przestrzeni dla niego niedostosowanej, przeżywa ogromny stres. Jest to stres nie tylko behawioralny, ale również stres fizjologiczny, który przekłada się na stan somatyczny zwierzaka. Czyli mówiąc po polsku, po prostu cierpi. Jest to okrucieństwo. Klatki nieprzystosowane są nie tylko względem rozmiarów, ale też i typów. Przede wszystkim zwierzę musi przebywać w ogrodzeniu, na wybiegu, który jest dostosowany do gatunku. Zatem zwierzęta stadne nie mogą być utrzymywane samodzielnie. Muszą mieć przestrzeń, którą mogą eksplorować. Gdzieś, gdzie mogą sobie troszkę się schować, gdzieś przysiąść, coś nowego poznawać. Proszę zobaczyć, zwierzęta są ciekawskie. Spokojne, jeżeli my nie zachowujemy się w sposób gwałtowny, jeżeli zwierzę czuje się dobrze w jakimś miejscu, jest ciekawe, podejdzie, nie trzeba za nim latać, gwizdać, rzucać się na kraty, rzucać jedzenia czy jakichś smakołyków, które nie są przeznaczone dla gatunku. Zwierzę spokojne, zwierzę bez stresu, zwierzę utrzymywane w prawidłowych warunkach. Podejdzie, zaciekawi się nami, nawiąże jakąś relację, czasami będzie prowokowało do zabawy, czasami będzie w spokoju odpoczywało, jeżeli widzimy gdzieś zwiniętego, czy lisa, czy jakieś inne zwierzątko w kłębek przy ogrodzeniu, które sobie spokojnie śpi w słońcu, możemy być pewni, że te warunki są odpowiednie.